No, może w drugiej połowie roku może pojawią się bliźniaki w tym związku. To będzie echo, o czym rozmawialiśmy tydzień temu i co było na wstępie dzisiaj, czyli to będzie w końcu pierwszy mężczyzna, chociaż powiązany z kobietą, i tą osobą będzie baron. Aha, Rok temu no. rozmawialiśmy, czy znajdzie miłość, znalazł miłość. O, widzimy właśnie jego piękne teraz zdjęcie z Sandrą Kubicką. Sandra wie, że ja ją uwielbiam. Jest jedną z też z absolutnie moich takich gwiazd, do której bardzo lubię chodzić na wywiady przez jej absolutnie takie amerykańskie podejście do życia ogólnie i do show Super. biznesu. Bardzo otwarta Super. jest. Widać, że się razem dogadują i nie wiem, czy powinienem to zdradzać, a nie, a może to zachowam jednak w tajemnicy, ale rozmawialiśmy o tym, że czy baron znajdzie miłość, znalazł miłość, faktycznie są ze sobą bardzo szczęśliwi i czy przed nimi w nowym roku kolejny etap, o którym też Sandra bardzo otwarcie mówi, że ona bardzo chciałaby już zostać mamą i ona, ja wierzę, że u niej w sercu to jest ten jedyny i czy Sandra i baron w nowym roku zostaną rodzicami? Ha, tak. Gorzej. Teraz powiem, nie, nie gorzej, lepiej. A jak to będą bliźniaki? Ale by było, no. Ale to by było. Coś, mam jakieś takie przeczucia. Choroba. Nie wiem, czy ja im dobrze życzę. No, może w drugiej połowie roku może pojawią się bliźniaki w tym związku. A jesteś fanem barona w programie The Voice? Ja przyznam się bez bicia, że w ogóle nie oglądam telewizji, ale on jest bardzo charakterystyczną postacią i zdarzyło mi się raz czy dwa razy wspólnie z nim gdzieś tam występować i to niezwykle sympatyczny i uwaga, skromny człowiek. Ciekaw jestem, czy jak mu się bliźniaki urodzą. Ja już się tak uczepiłem tych bliźniaków, ale jak mu się bliźniaki urodzą, czy będzie biegał po całym świecie i wył z radości, czy jeszcze będzie w ogóle, a może gdzieś wsiądą w samolot i przeniosą się na jakąś wyspę. I tam zamieszkają. I tam będą wychowywać, żeby był spokój wokół nich. I to też hałas. By było w ich stylu, bo Sandra też jest taką obywatelką świata. Ona większość swojego życia tak naprawdę mieszkała w Miami i wiem, że teraz w ich związku te podróże też są bardzo ważną kwestią. No to ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby mieli bliźnięta i wylądowali na Karaibach na dłuższy czas. Ale przepiękna prognoza. Wiem, że Sandra to usłyszy, bo ona akurat tak jest blisko bardzo z naszą redakcją i wiem, że naprawdę ta wróżba się jej bardzo, bardzo spodoba. Także pozdrawiamy cię, Sandra.